Siemanko i witam wszystkich na moim kanale. W dzisiejszym filmie pokażę Wam moje ulubione top 5 ćwiczeń na brzuch, na wzmocnienie Waszych mięśni brzucha, ale także na poprawę jego stabilizacji. Zapraszam do oglądania i zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Ok, więc przechodzimy już sobie do pierwszego ćwiczenia, a będzie nim plank. Plank jest to świetne ćwiczenie, jeśli chodzi o angażowanie naszych mięśni głębokich, brzucha, ogólnie cały korpus. Warto o tym pamiętać, żeby to ćwiczenie działało, trzeba je wykonywać dobrze. Podam Wam teraz kilka kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać. Można wykonywać to ćwiczenie na dwa sposoby. Pierwszym sposobem jest to wykonywanie planka na prostych rękach, kolejnym sposobem jest to bardziej popularny sposób wykonywania planka na łokciach i też Wam taki polecam od takiego sobie zacząć. Kolejną rzeczą będzie to zaangażowanie Waszych mięśni brzucha. Dużo osób robi ten błąd, nie angażuje mięśni brzucha, nie podwija miednicy, żeby spiąć ten brzuch, żeby spiąć te wszystkie mięśnie. Dużo osób o tym zapomina, kręgosłup się wygina, brzuch nie jest napięty i po prostu to ćwiczenie robi więcej szkód niż pożytku. Pokażę Wam teraz, jak to ćwiczenie powinno wyglądać, więc zaczynamy sobie od pozycji na łokciach, dokładamy nogę. Jeśli chodzi o podwinięcie miednicy, ta pozycja, którą teraz widzicie, to jest ona zła. To nie jest miednica podwinięta. Żeby podwinąć miednicę, musimy zrobić taki ruch. I teraz nasza miednica jest podwinięta, brzuch jest cały napięty, nawet teraz go czuję. I sobie tak trzymamy. Kolejną rzeczą, o którą musimy pamiętać, są to nogi proste w kolanach, czwórki napięte, nasze pośladki też napięte. I trzymamy sobie tak przez około minimum 30 sekund, max do minuty na sam początek. I przechodzimy już sobie do kolejnego ćwiczenia. Będzie to także plank, natomiast tym razem będziemy wykonywać to ćwiczenie na boku. Będzie to boczny plank, gdzie będziemy angażować nasze mięśnie skośne brzucha. Jest tu natomiast kilka rzeczy, o których należy pamiętać. Pamiętamy o stabilizacji naszej łopatki. Ok, nogi wyprostowane, złączone razem. Ta ręka spoczywa na nogach, nie ruszamy nią w ogóle. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa i ruch, jaki wykonujemy, jest to podniesienie bioder. Nie odpychamy się z tej ręki. Ta ręka służy nam tylko jako punkt podparcia, więc z tą ręką nie robimy nic. I jak już jesteśmy w dobrej pozycji, podnosimy nasze biodra do góry w ten sposób. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, więc głowę mamy w ten sposób. Nie ruszamy nią w ogóle, nie ruszamy na boki, nie staramy się skręcać i trzymamy sobie taką pozycję. I tak na każdą stronę wykonujemy kilka serii. I teraz kolejnym ćwiczeniem, którym będziemy się zajmować, jest już to trzecie ćwiczenie. Nazywa się ono dead bug, inaczej po polsku martwy robak. Nazywa się ono dlatego, ponieważ kiedy leżymy na plecach, wyglądamy po prostu jak martwy robak. Jeśli chodzi o to ćwiczenie, jest tutaj jeden bardzo kluczowy element, o którym musimy pamiętać. Jest to dociskanie lędźwi do podłoża. Osoby, które mogą mieć z tym problem, polecam położyć sobie jakąś taśmę pod lędźwia lub jakąś gumę oporową i cały czas starać się ją dociskać Waszym odcinkiem lędźwiowym. A teraz Wam pokażę, jak to ćwiczenie wykonywać. Kładziemy się na ziemi, dociskamy lędźwia do podłoża, nogi 90 stopni zgięte w kolanach, 90 stopni zgięte w naszych biodrach, głowa do podłoża, dociskamy lędźwia, pamiętajmy o dociskaniu lędźwi, ręce wyprostowane i ruch, jaki wykonujemy, prostujemy przeciwległą rękę i przeciwległą nogę. I wracamy. Możemy sobie przytrzymać na dole sekundę, dwie i wracamy. I cały czas tutaj musimy pamiętać o dociskaniu lędźwi. To bardzo kluczowy element, o którym wiele osób zapomina, przez co brzuch nie jest napięty, no i to ćwiczenie po prostu nie działa tak, jak powinno. Także pamiętamy o tym, dociskamy lędźwia do podłoża. I już przechodzimy sobie do kolejnego ćwiczenia. Będzie to nasze czwarte ćwiczenie. I to ćwiczenie nazywa się trzymanie jednorącz, hantla, lub możemy też wykonywać spacer farmera jednorącz. Także ja akurat tutaj nie mam za dużo miejsca, więc będziemy wykonywać trzymanie hantla jednorącz. Jeśli chodzi o wykonywanie tego ćwiczenia, czym musimy pamiętać, to jest to, że nasze ciało nie może być zgięte w takiej pozycji. Wszystko musi być proste, tylko obciążamy sobie jedną stronę, cały czas trzymamy prostą linię naszego kręgosłupa, nic nie wyginamy się na boki, nie ruszamy i po prostu w takiej pozycji sobie trzymamy. Staramy się spiąć nasze mięśnie skośne, spiąć tą stronę naszego brzucha i wtedy w takiej pozycji trzymamy. Jeśli chodzi o spacer farmera, będzie on wyglądał mniej więcej w ten sposób.
i zawracamy. I to było już czwarte dzisiaj ćwiczenie, a teraz przechodzimy sobie do piątego i już ostatniego dzisiaj ćwiczenia, które Wam pokażę. I teraz naszym kolejnym i ostatnim już dzisiaj ćwiczeniem będzie to kółko. Będziemy wykonywać rozjazdy kółkiem. Uważam, że jest to świetne ćwiczenie i powinno się znaleźć w planie treningowym u każdego z Was. Także przejdźmy teraz do kluczowych rzeczy, o których należy pamiętać. Jeśli chodzi o naszą pozycję wejściową, zaczynamy na kolanach. Warto sobie coś położyć pod Wasze kolana, żeby było troszeczkę wygodniej. Pamiętacie, jak mówiłem wcześniej o podwinięciu miednicy? No właśnie, więc przy tym ćwiczeniu musimy zrobić dokładnie to samo, żeby zaangażować nasze mięśnie brzucha do pracy. Więc pierwszym ruchem, jaki wykonujemy, jest to podwinięcie miednicy. Ręce w łokciach wyprostowane i wykonujemy rozjazdy. Staramy się patrzeć przed siebie i wracamy. Jeśli chodzi o to ćwiczenie, nie jest to łatwe ćwiczenie do wykonania dla osób początkujących. Polecałbym na początku skupić się na ogólnym wzmocnieniu Waszego korpusu przy wykonywaniu takich ćwiczeń, jak wcześniej Wam pokazywałem, a dopiero później zacząć wykonywać sobie rozjazdy. Jeśli chcecie już zacząć robić rozjazdy, a nie jesteście w stanie zrobić pełnego, zawsze możecie robić rozjazdy do momentu, gdzie jest Wam ciężko i wtedy już wracacie. I wtedy z treningu na trening możecie sobie progresować, że wyjeżdżacie troszeczkę dalej, aż w końcu będziecie w stanie zrobić pełne powtórzenie. Także jeśli chodzi o to ćwiczenie, to wszystko. To są wszystkie takie kluczowe rzeczy, o których należy pamiętać. I takim sposobem doszliśmy już do końca tego filmu. To były wszystkie moje top 5 ulubionych ćwiczeń na brzuch. Jeśli chodzi o wykonywanie tych ćwiczeń, ten film nie miał na celu pokazać Wam planu treningowego na brzuch. To są moje ulubione ćwiczenia, które warto wplątać w Wasz plan treningowy i warto po prostu je wykonywać. Możecie sobie podzielić, że w jeden dzień wykonujecie 3 ćwiczenia, w jeden dzień wykonujecie 2 ćwiczenia. Także taka rada ode mnie. Jeśli Wam się ten film podobał, zostawcie łapkę w górę. Zapraszam do subskrypcji mojego kanału. Będziemy się już widzieć w kolejnym filmie. A na ten moment wielkie dzięki za obejrzenie i na razie. Hej!